Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Otóż po odsłuchaniu tej audycji bardzo Cię proszę, abyś zostawił jakiś ślad po sobie. Może to być łapka do góry, dołu, komentarz. Takie działania pozwalają mi jako twórcy internetowemu docierać z tym materiałem do szerszej grupy osób. Z góry Ci za to dziękuję i zapraszam do odsłuchania kolejnego materiału, który dla Ciebie przygotowałem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Polski Wall Street na falach radiowych w kontestacji. Dzisiaj bardzo konkretnie, bardzo rzeczowo, ponieważ skupimy się na czymś, wydawałoby się na pozór oczywistym. Jest to częsta bariera na drodze wszystkich inwestorów i albo zdajemy sobie sprawę z jej istnienia i staramy sobie z nią jakoś poradzić, albo po prostu wizualizujemy sobie, że czegoś takiego nie ma, że to nas nie dotyczy i tak naprawdę patrząc z perspektywy czasu kręcimy się jak przysłowiowe gówno w czeremblo. Skąd dzisiaj pomysł na tę audycję? Ponieważ tak jak wiecie, jednym z kluczowych działań mojej fundacji jest robienie indywidualnych konsultacji inwestycyjnych. Są to spotkania, które odbywają się online, a więc wystarczy komputer z dostępem do internetu, są one bezpłatne i w zasadzie każda osoba, która jest inwestorem już albo dopiero zamierza nim się stać, ma zamiar ruszyć na rynek finansowy, ma jak najbardziej taką możliwość skorzystania z takiej indywidualnej rozmowy, podczas której może zadać wszystkie pytania, które interesują ją. I co by wam kto nie mówił, ta droga jest w większości z nas identyczna, ponieważ dotyczy tej samej materii, tak? Chcemy zarabiać na rynkach kapitałowych. Oczywiście, nawet nie wchodząc już w takie szczegóły, że jeden inwestor definiuje się jako inwestor techniczny, drugi jako fundamentalny, jeden ma jakby fokus na rynek akcji, drugi ma na rynek kontraktów terminowych, a więc są to pewne szczegóły, które faktycznie potrafią poróżnić inwestorów w stosunku do siebie, ale chodzi mi o taki jakby wstęp do tego, żeby w ogóle zacząć zarabiać. A potem już ten stopień skomplikowania i dobór instrumentu to już jest kolejny etap rozwoju. A więc tak jak wspomniałem na samym początku, teraz podczas tej audycji dotkniemy jednego z najczęściej i w zasadzie dotyczący każdego inwestora, który rozpoczął swoją przygodę z inwestowaniem, a więc jest to jeden z problemów, który pojawia się zaraz na samym początku. Ja go nazywam po prostu niezdefiniowaniem siebie jako osoby. Chodzi o to, że w dobie obecnej takiej kultury wizualizacji, jakby poznawania siebie siedząc na kanapie, podczas medytacji i generalnie jest to bardzo przyjemna sprawa, ponieważ no każdy z nas, kiedy zje ma, jak to się mówi, pełny brzuszek, kawka na stole, w takich mega komfortowych warunkach, no to jesteśmy w stanie zrobić to, jesteśmy w stanie zrobić tamto, to dlaczego tego nie robisz? A, bo tym się zajmę jutro. Ale tak naprawdę poznajemy się podczas pracy. Czyli łatwo jest nam powiedzieć, że tak, ja to bym zachował się w tej sytuacji w taki i w taki sposób, ale kiedy ustawieni jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, jakoś tak dziwnie, opierając się o nasze jakieś tam zachowania, instynktu, po prostu zachowujemy się zupełnie inaczej. Okazuje się, że faktycznie, jeśli patrzymy na coś z perspektywy, coś wydaje nam się łatwe, ale kiedy już wejdziemy w buty tego momentu, wcale to takie proste nie jest. I tak samo jest z poznaniem samego siebie. Tak? Każdy z nas jest odważny na swojej kanapie, ale w momencie, kiedy przychodzi często ta weryfikacja naszych poglądów, no to często zupełnie to inaczej wychodzi. I tak samo jest w inwestowaniu. Jeżeli nie zdefiniujesz siebie jako inwestora, nie tylko w momencie, kiedy masz prosperity, ale kiedy się pomyliłeś, kiedy wiąże się ona z poniesieniem straty, no dopiero w tym momencie poznajemy się, jakimi inwestorami jesteśmy. I ja zdefiniowałem 5 głównych bolączek albo przeszkód, które pojawiają się w momencie, kiedy odnosimy stratę. A więc teraz, kiedy poniesiesz kolejną stratę, zadaniem domowym dla Ciebie będzie zaobserwowanie swoich własnych emocji, ponieważ to jest taki uniwersalny język, który pokazuje nam, jakimi tak naprawdę inwestorami jesteśmy. Oczywiście na koniec będzie również perełka, tak zwana wisienka, która charakteryzuje zarabiającego inwestora.
A więc pierwszy inwestor to jest przysłowiowy kłamca, czyli inwestor, który swoją stratę skwituje takimi wymówkami, jak na przykład to nie moja wina, to nie ja to zrobiłem, to nie jest tak, że to ja jestem za to odpowiedzialny. Czyli w chwili, kiedy jakby już zaksięgował stratę, po prostu od razu się od niej odcina. To nie była moja wina, tutaj po prostu to nie ja. Drugi rodzaj takiego oszustwa to jest tak zwany inwestor obwiniający, czyli taki inwestor, który po zaksięgowaniu straty szuka winy gdzieś na zewnątrz. Może to być wina żony, która akurat kazała mu coś tam zrobić, tak? On akurat tutaj rozpatrywał taki moment rynkowy, fakt, że już jest 30% w plecy, ale to właśnie ten jeden moment spowodował, bo akurat musiał wynieść śmieci, że poniósł tą dotkliwą stratę i ją po prostu, jak to się mówi, już wyciął z rynku, zamknął pozycję. Może to być też winą ta strata maklera, czyli takiego, który po prostu doradził mu złą inwestycję. Bądź też nawet dzieci, które biegały po pokoju i nie dawały mu się skupić. Więc drugi rodzaj, który błędu, albo można powiedzieć przeszkody, który staje w naszej mentalności jako inwestorów, to jest właśnie obwiniający. Trzeci z kolei to jest przeciwieństwo obwiniającego, czyli usprawiedliwiający się. Na przykład brakiem wykształcenia, tym, że akurat nie miał z jakichś powodów czasu, żeby przyjrzeć się tej inwestycji i dlatego też poniósł tą stratę. Jest to też usprawiedliwienie się typu, że no ten rynek jest taki trudny, a tak naprawdę to nikt na nim nie zarabia, a więc jestem takim statystycznym inwestorem, który po prostu uczestniczy w handlu, ale do końca nie zarabia. Kolejny rodzaj inwestora to już jest taka emocja, która często dopada nas po serii różnych strat. Kiedy tak na dobrą sprawę już stoimy u progu zrezygnowania z tego, żeby inwestować na giełdzie. A więc jest to inwestor rezygnujący, czyli który stara sobie wmówić, że ta giełda tak naprawdę nie działa, że to jest hazard, chaos i lepiej zająć się może czymś innym, czymś prostszym. A więc ta emocja tak naprawdę dopada nas już, kiedy kończymy naszą przygodę rynkową. I ostatni problem to jest inwestor zaprzeczający, czyli taki, który nie widzi problemu w poniesionych stratach. Także ta strata była w stosunku tak naprawdę do całego kapitału niewielka. Nie ma sprawy, ta strata mnie nie dotyczy, no bo generalnie jest to strata, ale ten rynek jest manipulowany. I dlatego ten błąd się tutaj pojawił, tak? A więc można powiedzieć, że taka osoba jakby zabarwia rzeczywistość, tak? Stara się ją zmanipulować, żeby poczuć się po prostu lepiej, żeby się poczuć bezpiecznie, że jakby stara się wyeliminować ze świadomości ten błąd. Oczywiście każda z tych pięciu postaw, którymi przed momentem się z tobą podzieliłem, jednoznacznie prowadzi nas do klęski. Jedne przyczyniają się do tej klęski szybciej, inne zdecydowanie wolniej. Ale generalnie te pięć emocji, które pojawiają się zaraz po poniesionej stracie, zawsze definiują inwestora skazanego na przegrane. To nie jest tak, że to jest cecha charakteru i generalnie albo to masz, albo tego nie masz. Nie. Jeszcze raz chciałbym to podkreślić. Każdy inwestor przez takie emocje musi przejść. Ale teraz pierwsza sprawa to je sobie uświadomić, starać się zrozumieć i poprzez te zrozumienie z nimi należy sobie poradzić. Okej, przejdźmy do tej wisienki, czyli w takim razie mamy pięć jakby takich emocji, które pojawiają się podczas poniesionej straty u inwestora, który przegrywa. A co w takim razie podczas straty czuje inwestor, który jest uważany za profesjonalistę? Bo to też nie jest tak, że taki inwestor jest wyjałowiony z emocji, on w ogóle nic nie odczuwa. Jest tak profesjonalny, że jest tak jak skała, po prostu nie do ruszenia. Nie, no, nie ma takiej opcji, żeby na rynku w 100% pozbyć się emocji podczas procesu inwestycyjnego. Czy w momencie, kiedy zarabiamy, czy w momencie, kiedy tracimy, te emocje występują, ale profesjonalista jest w stanie je zminimalizować. I to, co określa profesjonalnego inwestora w momencie, kiedy zamyka stratną pozycję, to takie stwierdzenie: trzymałem się planu. Czyli proszę zwrócić uwagę, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej
tak naprawdę, że jakby zrealizowana jest cała robota. Bo podczas tego procesu początkowego, przed tym jeszcze jak kupimy, definiujemy moment zakupu, definiujemy też ryzyko związane z tą transakcją. I jeżeli dochodzi cena do naszego poziomu ryzyka, czyli tego poziomu limitu stop, to nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, żadnych wyrzutów sumienia. Jeżeli te wyrzuty sumienia, mimo to, iż zaplanowałeś inwestycje, podjęłeś ryzyko, no i ten rynek poszedł w swoim kierunku, a więc zamknąłeś pozycję ze stratą. I z jakichś powodów, pomimo iż poczyniłeś te wszystkie kroki tak, jak należy, czujesz, jak nadal związany z tą stratą ból, to może być tylko jedna przyczyna takiego odczuwania tych emocji. Po prostu przeszacowujesz swoje pozycje. Czyli kładziesz za dużo pieniędzy w stosunku do każdej transakcji, bazując na własnej majętności. Czyli dla jednego 50 zł to jest dużo, a dla innej osoby jest to stosunkowo niewiele. Ale żeby ci to dobrze zwizualizować, wyobraź sobie osobę w wieku, nie wiem, 10 lat, która dostała piątaka od swoich rodziców do szkoły. No wiadomo, w drodze do szkoły zgubiła to piątkę, sięga do kieszeni, patrzy, nie ma pieniędzy. No i te 5 zł dla niego będzie w zdecydowanej większości, tak? Ale będzie to katastrofa, tak? No bo miał 5 zł, a teraz ich nie ma. Ale teraz wyobraź siebie w identycznej sytuacji. No umówmy się, prawdopodobnie nawet nie wiesz, ile w tym momencie posiadasz pieniędzy w portfelu i nawet jakby ci ta piątka ubyła, to nawet pewnie byś nie zwrócił na nią uwagi. I to jest właśnie kwestia naszej majętności. Chodzi mi o to, że jeżeli przeszacujemy pozycję, czyli postawimy za dużo na tą jedną transakcję, mentalnie to odczujesz. Po prostu nie jesteś w stanie oszukać sam siebie. To jest częsty powód popełniania błędu, bo to nie jest tylko kwestia tego, że niekomfortowo czujemy się z naszymi transakcjami, ale to jest też problem ten, że przez to, że za dużo pieniędzy ryzykujemy, to nie do końca trzymamy się swojego planu. Proszę zwróć uwagę, jak często poprzez swój dziennik inwestora, jak często zdarzyło ci się, że nie dotrzymałeś do poziomu limitu stop, tylko z palca zamknąłeś pozycję i co się okazało? W momencie, kiedy zamknąłeś pozycję, cena jakoś tak magicznie zawróciła i zrealizowała twój poprzedni scenariusz. A więc gdybyś trzymał się w tym scenariuszu do samego końca, czyli do tego limitu stop, to nawet ta cena by nie doszła do tego poziomu i byś zarobił pieniądze. Ale w związku z tym, że dałeś na siebie wpłynąć emocjom, tak, wystraszyłeś się po prostu, no to siłą rzeczy musisz obejść się smakiem i odprowadzać scenę wzrokiem. Chciałbym, żebyś poświęcił chwilę i zastanowił się nad tym, czym się z tobą teraz podzieliłem. I przy okazji kolejnej transakcji, w której poniesiesz stratę, zadaj sobie trud, nie tylko na zasadzie, no dobra, pomyliłem się, ok, szukam kolejnych możliwości inwestycyjnych, tylko zaobserwuj siebie, co w tym momencie czujesz. Czy kłamiesz, czy obwiniasz kogoś, czy się usprawiedliwiasz, a może jesteś już na etapie rezygnacji albo zaprzeczenia. A jeżeli faktycznie jest to dla ciebie sytuacja, no umówmy się, komfortowa, no wiadomo, ta strata nigdy nie jest komfortową, ale akceptowalna, to znaczy, że jesteś na bardzo dobrej ścieżce ku jakby sukcesywnemu i powtarzalnemu zarabianiu pieniędzy na giełdzie. I to jest takie moje przemyślenia w tej audycji. Jeśli masz jakieś własne, to zachęcam do ich opisania w formie komentarzu pod tym nagraniem. Dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam, Paweł Salamucha. Cześć.